Przed materiałem mamy pytanie do was. Jak tam wasz pikem po zakończonym Legend Stage? W okolicach sierpnia informowaliśmy na naszym Discordzie o graczach, którzy zostali wyrzuceni z największej ligi dla prograczy, czyli oczywiście FaceIt Pro League. Większość tych ników była dla ludzi znana, jednak przez ich brak aktywności bądź też przenosi na Valoranta zostali wyrzuceni. I to było akurat jeszcze w jakimś stopniu uzasadnione. Przypadek, o którym za chwilę wam powiem, już jednak jest o wiele bardziej zagmatwany. A jak dobrze wiemy, FaceIt ma to do siebie, że czasami ma do czynienia z jakimiś krzywymi akcjami. Dzisiaj koło południa na Discordzie daliśmy newsa, że były gracz Contact Gaming czy też Crazy Espiranto został wyrzucony z FPL. Od razu pojawia się w głowie jedynie takie pytanie. Za co? Otóż nie wiemy. Nie wie tego nawet sam zawodnik. W tej całej sytuacji stara mu się pomóc inny Litwin z formacji Maus, Bymas. Aczkolwiek admini FPL-a i ogólnie FaceIta kompletnie nie odpowiadają na żadne wiadomości i mają całą sytuację gdzieś. Takich sytuacji było już o wiele, wiele więcej. Mimo to najczęściej otrzymywaliśmy jakikolwiek powód takiego wyrzucenia. Zgrało się to idealnie z zaproszeniem zawodników Sinners właśnie do FaceIt Pro League. Czyżby admini chcieli po prostu zrobić dla graczy tej formacji miejsce? Jeżeli tak, to na pewno nie powinien wylecieć zawodnik, który grał dobrze i co ważne, regularnie. O dalszym przebiegu tej sprawy będziemy informować na naszym Discordzie. Mamy dla was, wydaje mi się, ciekawą informację. Dzisiaj zobaczymy debiut Keya na międzynarodowym poziomie w formacji Sprout. W końcu ta drużyna bierze udział w kolejnym sezonie SAA Premier. Ich przeciwnikiem z grupy B będzie Soul, którzy mają już jedno zwycięstwo na swoim koncie. Wydaje mi się, że zespół z Polakiem na pokładzie powinien sobie w tym starciu poradzić. Spotkanie wystartuje o godzinie 19. Podobnie jak zresztą pierwszy mecz Ago i Anonymo w tej samej lidze. W grupie A Ago podejmie Sinners, a Anonymo Double Pony. Linki do transmisji podamy na naszym Discordzie. Niestety nie mamy zbyt dobrych wieści przed zbliżającymi się playoffami PGL Major Stockholm. Jak napisał Sadokist, czyli znany komentator CSGO, ze względu na szarą strefę i układ Schengen, jego paszport został oflagowany w Niemczech jako zbyt blisko daty wygaśnięcia. Z tego względu musi wrócić do domu. Zatem zabraknie go w dalszej fazie turnieju w Szwecji. Tak jeszcze a propos tych największych zawodów, to ciekawą kwestię a propos naklejki z autografem mamy w przypadku gracza Fury, Serato. Postanowił on zadedykować swój autograf swojemu bratu, który występuje pod pseudonimem Nerato. Stąd też taki podpis. Wczoraj oficjalnie zakończyły się zmagania w PGL Major Stockholm Legend Stage, gdzie ostatecznie wyłoniono ostatnie zespoły, które awansowały do playoffów. Ninjas in Pyjamas z wielkimi trudnościami pokonali ekipę Copenhagen Flames, a szkoda, bo byli o krok od sporej sensacji. Virtus Pro wygrało z FaZe Clanem, a Entropic przegrało na Vitality. Z tego też względu ostatecznie pary ćwierćfinałowe macie w tej chwili na ekranie. Dajcie znać, kto według was ma z tych formacji największe szanse na zwycięstwo. Pozostając jeszcze przy tym turnieju, mamy oficjalne wyniki oglądalności z 1 listopada, w którym to pik widzów sięgał 848 tysięcy, a średnio mecze oglądało 555 tysięcy użytkowników. Najbardziej popularnym meczem był Astralis na Vitality. Tak jeszcze a propos tego wydarzenia, to 3 grosze od siebie dorzuciła jedna z osób odpowiedzialna za witrynę HLTV, twierdząc, że licznik bomby na ekranie PGL jest naprawdę mylący. Zaczyna się dobrze z 4 rogami rombu symbolizujące po 10 sekund. Potem jednak jak ktoś tylko zacznie defować, to wszystko się resetuje i zaczyna od nowa. Mamy już pierwsze zmiany po nieudanym majorze bądź też kwalifikacjach. Jak możemy się dowiedzieć, Complexity wystawiło 2 swoich graczy na listę transferową, S-Taga oraz JKS-a. Wcześniej z zespołem pożegnali się już Config i Blamef. Zatem w drużynie pozostali już tylko Coldzera oraz brazylijski trener Peacemaker. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Prawdopodobnie będziemy mieli też kolejny transfer na linii Astralis i Ninjas in Pyjamas. Jak mogliśmy usłyszeć na streamie Tarika, Dupri kupił już apartament w Szwecji, co oznacza, że już niedługo dołączy do Device'a i spółki. As if he's good enough for Astralis? Not sure. Yeah, I feel like Dupri is gonna leave Astralis. Yeah, I think so too. Rumor that he bought an apartment in Sweden, so go figure. Yeah. Teraz mamy dla was naprawdę świetną informację. Pasza po 2 latach wraca do turnieju V4 Future Sports Festival. W połowie listopada pojawi się tam jako gość specjalny. W końcu będą tam 2 polskie drużyny. Wisła Kraków oraz Ago. Więc jest zdecydowanie komu kibicować. Wczoraj wyszedł kolejny malutki update do CSGO, który waży coś w okolicach 5 MB. Dodano komendę konsolową TV Playcast Show Errors, która ustawiona na 1 wyświetli błędy HTTP, jeśli zostaną napotkane.
Poza tym zdecydowana większość tej małej aktualizacji to kolejna porcja update'u plików lokalizacyjnych. Jak co wtorek otrzymaliśmy nowe misje w ramach operacji Riptide. Tym razem siódmy tydzień nosi nazwę Ląd, Morze, Powietrze. I w zasadzie to niczym specjalnym nie różni się od poprzednich tygodni. Same misje macie w tej chwili na ekranie, choć pewnie większość z was je już zrobiła. A na sam koniec mamy dla was jeszcze dziwny błąd z udziałem Smoka. Jak pewnie wiecie, granaty dymne i zapalające mają to do siebie, że często w jakiś sposób się bugują. Mimo to nigdy jeszcze nie widziałem czegoś takiego, co nagrał jeden z użytkowników Reddita. Dajcie znać, czy mieliście do czynienia z czymś takim. JR nie jest już dużej częścią zespołu Onyx. Team Finest ma w swoich szeregach nowego trenera, którym został Brazylijczyk Rigi. Jak możemy przeczytać na witrynie gry online, firma Sony podobnie była skłonna do tego, żeby skorzystać z usług transportu lotniczego, aby tylko zapełnić półki sklepowe konsolami PlayStation 5. Jak stwierdziło Sony w rozmowie z serwisem The Sun, dzięki tym staraniom być może konsol faktycznie nie zabraknie, co uszczęśliwi wielu graczy w okresie świątecznym. Transport lotniczy jest znacznie droższy niż morski, lecz zastosowanie takich środków tłumaczy zwiększony popyt w tym ważnym okresie, który właśnie nadchodzi. Z tego co znalazła strona Eurogamer wynika, że karty GeForce RTX 3000 są popularniejsze od ich poprzednika, czyli RTX 2000, nawet pomimo ograniczonej dostępności. Serwis PC Games obliczył, że karty nowej linii Nvidia posiada już 5,5% użytkowników Steama. W ubiegłym roku RTX 2000 zdobyło o 0,79% niższą popularność. Snappy and he goes unchecked. Rob's allowed to contribute as well. It's falling apart at the seams. Beamus. Oh! He hits another VP. Dilapidated James. Motivated to come up clutch with four of his own. Surely not. James to save VP. Looking for it is Acor. And James pulls off. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeszecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz w komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Standardowo wbijajcie na Discorda, rozpostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.